I witam w Flight Gear. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie przelot Airbusem A320. Tutaj od razu Wam powiem, że jest to Airbus pobrany z Gita. Jest to najbardziej teraz aktualny, jaki obecnie posiadam. On jest bardziej aktualny niż ten dostępny w hangarze oficjalnym Flight Gear, dlatego że deweloperzy, kiedy robią tam aktualizacje, oczywiście wrzucają zmiany tutaj do repozytorium Gita i no najlepiej jest sobie właśnie na przykład pobrać takie repozytorium. Nawet nie pobrać jako nie zip, tylko po prostu zrobić sobie git klon i mieć zawsze aktualną wersję. Poprzez komendę git pull możemy później aktualizować takie repozytorium. Ale nie będę tego pokazywał, także mam tutaj aktualnego Airbusa A320 i wykonamy sobie przelot z Innsbruck. Tak, jestem teraz na lotnisku zaparkowany w Innsbrucku w Austrii i polecimy sobie do Warszawy. Jest godzina około 6 rano. Ja też sobie zmienię pewne parametry co do lotu, co do pogody w sumie. Tutaj damy sobie lot zimą. Zmienię tu sobie pogodę na własną. To wywalmy, tu dajemy 4x. W sumie może wielkimi. Ops, tab dałem, dobra. Dobrze, tu mamy czas. To w sumie chyba nie ma znaczenia, ale żeby nie było, jest powiedzmy 6 rano, więc 06. 00 niech będzie. Tutaj dalej podajemy kierunek wiatru i prędkość wiatru. Kierunek dajemy 290, prędkość 10 węzłów. Widoczność ja sobie ograniczę trochę do 9000 metrów. Tu sobie dajmy, że pada śnieg plus SN, tak, SN od snow, czyli śnieg. A plus oznacza intensywne opady śniegu. Można dać też bez plusa. Nie wiem, czy tutaj będzie jakaś wielka różnica. Temperatury dajmy sobie ujemną, jest, dajmy sobie mroźny dzień, na przykład minus 10. M jak minus, tak, czyli właśnie ujemna temperatura. Punkt rosy też dajmy minus 10, czyli wilgotność 100%. QNH, a dajmy sobie na przykład 0,999, czyli takie dosyć niskie ciśnienie. Apply i zobaczmy, coś tu nie działa. Nie wiem, czy ta walidacja danych też działa poprawnie. Jeszcze jedna rzecz, dajmy sobie chmury. Overcast sobie dajmy, czyli pełne zachmurzenie nieba. Na wysokości chmury, podstawa chmur 5000 stóp. Ale coś mi to nie przynosi pożądanego efektu. Co to było? Okej, to chyba bez zera trzeba podawać w takim razie. Dajmy 1000. Dobrze, mamy śnieg. Śnieg nam pada. Dajmy jeszcze sobie ustawienia środowiska. Dajmy sobie winter. I tu trzeba przeładować scenerię, żeby były tekstury zimowe. No i mamy zimę. Tak się też prezentuje sceneria w Innsbrucku. Tutaj jest to domyślna sceneria z Flight Gear z wersji 2.0, gdzie właśnie widzimy też budynki z OpenStreetMap. Tutaj ja nic nie generowałem, te budynki zostały już dodane tutaj domyślnie przez twórców tej scenerii. Mamy też właśnie, jak widać, budynki tutaj lotniska.
No nie wszystkie scenerie są tak dobrze zrobione. To niestety coś jest tylko nie tak, jeżeli chodzi o Innsbruck z wyświetlaniem tutaj ścieżki ILS. Tu widzimy na niebiesko, jest, no jest to jakieś krzywe po prostu. Nie jest tutaj tak w osi pasa. No jest jakiś błąd. No i okej. Mamy pogodę ustawioną, tak jak sobie chcieliśmy. Wykonajmy sobie uruchomienie samolotu. Jesteśmy cold and dark, jak widać. Jest ciemno. Jak jest ciemno, można użyć klawisza L, żeby sobie włączyć latareczkę. I proszę bardzo, ładnie, fajnie to wygląda. Tu też możemy kliknąć ten element, żeby też włączyć i wyłączyć latarkę. Jak damy Ctrl-C, to widzimy ten element klikalny do włączenia latarki. Także teraz tak możemy bez problemu podświetlić sobie elementy kokpitu, które są tak przyciemnione i ich za bardzo nie widać. I tu odszukajmy sobie bateryjki. Tak, są nasze bateryjki, uruchommy je. Czy tu już można włączyć podświetlenie? Tak, można włączyć podświetlenie. Latarka jest niepotrzebna. Nie będę podłączał zewnętrznego zasilania. Mam wystarczającą ilość wolt w bateriach, więc włączę od razu APU. Włączmy też nav lights, żebyśmy tutaj tak dali znać, że jesteśmy w kokpicie. I tu sobie jeszcze podświetlę trochę panel, ale to trzeba poczekać jeszcze, aż się APU załączy, także poczekajmy sobie trochę. I APU włączone, mamy tutaj prąd dostarczony. Podświetliły nam się też tutaj wyświetlacze. OK. Także włączmy sobie APU Bleed. Włączyłem też paki. OK. Jeszcze sobie podświetlmy trochę tutaj rozjaśni. Tak, dajmy sobie jaśnić te elementy. Te pokrętło tutaj włącza te światła i tutaj to podkrętło podświetla tutaj wszystko na piedestale. OK. Dobrze, zróbmy sobie checklistę przygotowania kokpitu. Tutaj Engine Master 1 i 2 jest w pozycji off, zgadza się. Engine Mode Selector jest w normal. Landing Gear jest na dole. OK. Parking Brake mamy off, OK. Klapy w pozycji 0. Spoilery Retract i Disarmed, OK. Ciąg na Idle jest na Idle. Transponder Mode na Standby jest na Standbyu. Włączamy sobie radio tutaj. Pierwsze radio, znaczy drugie radio i radio kapitana. Sprawdźmy sobie komunikaty recall. Jest normal, jest dobrze. Anti-skid jest na on, OK. Flight director na on, OK. Drugi też. Emergency lights jest na armed, OK. I no smoking sight jest też włączony, OK. Tutaj anti-ice ja sobie włączę na przykład dla silników tylko. W tej chwili tak nie działają, bo jeszcze nie są uruchomione. Tu sobie to podgrzewanie szyby dam na auto, jak i czujników. Tutaj paki już włączyłem i mamy bleed włączony. I generatory są włączone, są fold, bo nie działają silniki, jest OK. APU generator jest włączony. Pompy paliwa wszystkie włączyć. Włączone. Tutaj włączymy sobie pompkę hydrauliki. I wskazóweczka akumulatora się tutaj powinno stawić na zielonym,
polu, ale ona się podnosi. Jest to jakiś błąd chyba z tą wskazówką. Dobrze, możemy to wyłączyć. GPWS, jest wszystko tutaj niepodświetlone, czyli dobrze. Czyli jest włączone, no poza tą opcją, która jest podświetlona, jak jest kliknięta. Ale tak jest, dobrze, ma być wszystko pogaszone, ok. Komputery tutaj, fly controls, wszystkie są włączone, te też, ok. I włączamy ADIRS-y. Pierwszy włączony, drugi na NAV. I trzeci na NAV. OK. Teraz powinniśmy uzyskać pozwolenie na lot. Tutaj włączymy sobie. Mam taki dodatek właśnie Red Griffin ATC. Tutaj jest do komunikacji z wieżą ATC. Oczywiście w trybie offline. No i tu powinniśmy być połączeni z wieżą w Innsbrucku najpierw, ale chyba nie jesteśmy. Mamy takie silne częstotliwości. Tu się zobaczmy sobie tutaj ATC w zasięgu. Tu jest nasze lotnisko. Dobrze, dajmy tower. Tak, zmieniło się, jest tower, ok, zgadza się, lotnisko Lima Oscar Whisky India i dobrze, dajmy sobie najpierw radio check. Airbus Sierra Papa Romeo Oscar Mike Tower, Reading U5ATS available at 126.02. I 126.02 jako odsłuchanie ATIS-u. Tak, tam dostaliśmy informację, że słyszą nas bardzo dobrze. Tu mamy też R, żeby jakby od repeat, żeby powtórzyli tutaj ten komunikat ostatni. Możemy to sobie kliknąć i mamy say again, czyli prosimy wieżę o powtórzenie. Airbus Sierra Papa Romeo Oscar Mike Tower, Reading U5ATS available at 1. I mamy powtórzenie komunikatu. Dobrze, przyłączmy się na odsłuchanie ATIS-u. This is Innsbruck Grand Abington Airport information November, time 0620 Zulu, expect ILS approach, landing and departing runway 26, weather 2-6, okay. 0 at 10 knots, visibility 9 kilometers, no significant clouds, temperature minus 5, dew point minus 9, QNH 1005 hectopascal or 29.69 inches. 1005 powiedzmy. Contact, you have information November. Trochę to się nie zgadza z pogodą, jaką ustawiłem. Tak samo temperatura mi się nie zgadza. Daj minus 10, on chyba mówi minus 5. Landing and departing runway 26. Weather. Wind 290 at 10 knots, visibility 9 kilometers, no significant clouds, temperature minus 5, dew point minus 9, QNH 1005 hectopascal or 29.69 inches, no sig, advise on initial contact, you have information November. Dobrze, troszkę to się nie zgadza z pogodą, ale dobra. Dajmy, jak mi mówi ATIS, ale jeszcze możemy tutaj sobie zmienić częstotliwość z powrotem na tower. Tak, i dajmy tu sobie jeszcze departure information. Sierra Papa Romeo Oscar Mike Tower, departure runway 26 wind 290 degrees, 10 knots, QNH 1005 hectopascal. Tak, czyli wiatr się zgadza z tym, co podałem w pogodzie. QNH nie bardzo, ale tylko 5 tutaj. No, temperatura dała minus 10, tu mamy minus 9. Widoczność się zgadza. Także pas 26, tutaj jest ważna informacja, z którego pasa mamy startować. Oczywiście to zależy od kierunku wiatru, także tutaj możemy
Tak, już się wcześniej spodziewałem, że to będzie pas 26. Więc sobie skonfigurujmy teraz MCDU. Tutaj Griffina możemy na razie zamknąć. Tu sobie wcisnę ten keyboard input, żeby móc pisać sobie swobodnie w tym okienku. Dajmy init data i Innsbruck / Warszawa PWA. Dobrze. Lotnisko zapasowe ustawmy sobie na przykład Łódź. To jest Echo Papa Lima Lima. Flight number niech będzie SPROM 01. Cost index dam sobie 40. Poziom lotu dam sobie 21 tysięcy stóp. Będę leciał bardziej na wschód, więc podajemy nieparzyste. IRS init. OK, możemy potwierdzić. I plan lotu. Dajmy sobie tutaj odlot z pasa 26. Jeżeli chodzi o seed, poszukajmy Kogol. Jest Kogol, OK. Dlaczego Kogol? Tu jeszcze powiem, bo tutaj już sobie ustawiłem trasę przelotu właśnie z Innsbrucka do Warszawy i tak, tu mamy informację, że seat powinien być Kogol, tak, że powinniśmy lecieć na Kogol i następne punkty. Ja te punkty sobie wprowadzę. Tu jeszcze mamy paliwo, to też jeszcze właśnie musimy sobie paliwo ustawić. Ale dobrze, na razie sobie wprowadzę tutaj te punkty i jeszcze sobie przetankujemy. Także dajemy ten Kogol. No transitions, OK. Dobrze. Jedziemy tu do góry i mamy kolejne punkty. Jesteśmy na Kogol. Dalej punkt Mike Alpha Hotel. Tak, i tutaj mamy tak w bazie danych dwa takie punkty. To prawdopodobnie ten będzie bliżej nas, 60 mil morskich. Żeby się jeszcze upewnić, możemy... A nie, to chciałem. Wyposażenie mapa. Możemy sobie odszukać taki punkt na mapie. Tu jest Kogol. Jeżeli damy dane, to... A nie, nie, nie Kogol szukamy. Dobrze, to jest Kogol, czyli szukamy dalej Mach. Mach to będzie bardziej WOR. WOR to dajmy sobie tutaj jeszcze ten checkbox. Tak, i tu jest Mach. Dajmy sobie data i tu mamy częstotliwości, na przykład 108.40. Tak, czyli to będzie ten pierwszy. OK, zatwierdzamy. Wpisujemy dalej. Kolejny punkt to będzie Alfa Golf November, Alfa Victor. OK, kolejny punkt. Roka. OK, nie ma takiego punktu. No to go sobie pominę po prostu. Kolejny punkt Golop. Też nie mamy Golop. No to dalej mamy Aptup. Nie. Artup. Też nie ma takiego punktu. Lagar dalej. No niestety tutaj baza danych FlightGear nie pokrywa się z tym planem lotu. Tak, tam są po prostu nieaktualne. Czy prawdopodobnie we FlightGearze są bardziej nieaktualne dane. Te punkty nawigacyjne, dlatego wielu z tych punktów po prostu nie ma. Dalej mamy Polon. Kolejny nieistniejący punkt. I Salur. Dobrze, to jest.
No i w sumie z tego Xalura to będziemy mieli też Stara. To sobie wybierzmy z Warszawy. Weźmy Warszawę. I tutaj przylot na. Weźmiemy sobie AS33. I poszukajmy, czy jest to ten Xaur. Nie ma takiego. Dobrze, wezmę ten pierwszy na transition i potwierdźmy nasz plan. No i oczywiście musimy go sobie przejrzeć, czy wszystko się zgadza. Tu się przekręćmy na plan. Tutaj może dajmy zooma na maksa i ustawmy się od początku. Jeszcze. Jest Warszawa, dobra. No, jest początek. Także wykonamy tu sobie nawrót. Bo inaczej tu w lewo wykonamy nawrót, ok. Tak. I lecimy dalej. Tutaj nam się nie rysuje droga. Ok, to się już rysuje. Jest troszkę jakiś nawrót tutaj na RTT. No ale tak wygląda seat, ok. Dalej jest ten kogol. Ok, jest kogol. Mach, Magnaf, Lagar, Xalur. I dalej nasz star. Tutaj sporo punktów. Tu już mamy ograniczenia co do prędkości. I mamy też ograniczenia co do wysokości, czyli powinny być od 17 tysięcy wzwyż. Tutaj też mamy ograniczenie prędkości 250, ograniczenie 250, tutaj jest 10 tysięcy. Prędkość. Dobrze, to jest 10 tysięcy, to jest 3 tysiące co do wysokości. No i tu już jest final approach i mamy pas Warszawa, a tu jest odejście, tak przy nieudanym podejściu. Dobrze, wygląda plan, wygląda ok. Dajmy sobie init znowuż i przejdźmy na drugą stronę. Ja tu sobie chyba dotankuję paliwa. Tak, mam teraz 15 tysięcy. Tu mi planer podpowiada, że powinienem wziąć 15262. Żeby sobie to tankować, weźmy sobie refuel panel. Dobrze, dam może i pół. Także nieduże dotankowanko. Jest complete, ok. Możemy to zamknąć. No i teraz jak zmieniliśmy ilość paliwa, to usuwamy blok. Myślę, że to też powinniśmy usunąć. Nie, tego się nie da. Dobra. No to teraz klikamy tu jeszcze raz. I mamy 15,5. No, bo to jest waga bez paliwa, więc tutaj nie ma to znaczenia, może to zostać. Dobrze, mam 3000 zapasu paliwa ekstra. Ja tutaj ustawiłem ręcznie pogodę, więc myślę, że zawsze będzie mi wiał ten sam wiatr.
z kierunku 290. Wydamy sobie HD. Ops. Czemu mi keyboard input nie działa? Tak, czyli dajmy sobie nasz wiatr, tak jak tu jest napisane HD00, to my to sobie zmienimy na 290 i zobaczmy, co się stanie z ilością paliwa. Tak, teraz mam, że mam za mało paliwa. Nie wiem jeszcze, co oznacza HD tutaj. Jak dam 290. No, to teraz mam całkiem dużo paliwa. Tak, już wiem, co tu dokładnie należy wpisać, przynajmniej tak mi się wydaje. To nie podajemy kierunku wiatru, tylko średnią prędkość wiatru. A HD oznacza headwinds, czyli wiatry przeciwne. Więc ja tu sobie dam po prostu, że będę miał wiatr 10 węzłów, ale sprzyjający wiatr. No i widzimy, że mamy jeszcze dosyć sporo zapasu paliwa. Troszkę nam się to zwiększyło. Dajmy jeszcze ilość paliwa na zapasowe lotnisko. Może niedużo. 300 funtów. Dobrze, jeszcze mamy ekstra 2900 funtów paliwa. Nam powinno zostać. Teraz wejdźmy sobie tutaj w stronę performance i tutaj oczywiście musimy wypełnić kolejne dane co do naszego przelotu. Tutaj tak, wypełniamy sobie klapy, damy dwójkę. Jeżeli chodzi o temperaturę flex, tutaj oczywiście posłużyłem się tym kalkulatorem, co też pokazywałem wcześniej. Tak, tutaj już te dane sobie wypełniłem, tylko jeszcze upewnijmy się o naszej masie startowej. Masę startową znajdziemy tutaj na drugiej stronie, 125,4. 125,4. Pas 26, ok, calculate. No i mamy naszą flex i V1, VR, V2. I przepiszmy to sobie, czyli flex to jest 57, tak. I teraz V1 126, VR 126 i V2 128. Transition altitude. Tam sobie 6500, chociaż dokładnie nie wiem, jakie tam jest tutaj w Innsbrucku, ale takie są mniej więcej w Polsce. Dobrze, tutaj myślę tyle. Innych danych nie będę zmieniał. Dajmy sobie jeszcze radio jeszcze tutaj i ustawmy sobie ILS-a na pas 33. Tak, tu jest, gdzie ten ILS? Tu jest ILS kategorii drugiej, częstotliwość 110,30, tu jest częstotliwość, dobra, tu jest jakiś mismatch, ok, i dokładny kurs 326. Chociaż sprawdźmy też tutaj EPWA, bo mi się wydaje, że inny był. Tak, tu jest 331. Ja jednak bardziej ufam temu. Dobra, zmienimy na 331. Ok. Mamy radio ustawione. Także myślę, że to tyle, jeżeli chodzi tutaj o MCDU. I myślę, że możemy tutaj powoli się uruchamiać silnikami.
A może jeszcze nie, zobaczmy sobie opcję oblodzenia. Na przykład dajmy sobie Gun Services. I tu mamy Enable De-icing Track. Tak, jest zima, zróbmy sobie oblodzenie. Tu najpierw trzeba wcisnąć ten przycisk Ditching. On służy do wodowania, żeby zamknąć wszystkie zawory, tak, wentylacyjne. Ale też to wciskamy przy oblodzeniu, znaczy przy odladzaniu. I tutaj mamy ciężarówkę do odladzania. Załączmy ją sobie, niech nas tu odlodzi. No i nas fajnie odladza. Tutaj też można zauważyć, że śnieg właśnie też, no jak nie ruszam kamerą, to widzimy, że też porusza się zgodnie z kierunkiem wiatru, co też jest właśnie tutaj, tak zadbano tu o takie szczegóły. Dobra, już powoli kończy to odladzanie. No i zwija się, także możemy tutaj podziękować i Gun Services i wyłączyć tutaj tą ciężarówkę. No i oczywiście pamiętajmy, żeby wyłączyć tutaj ten ditching, tak, bo inaczej będziemy mieli wszystkie zawory pozamykane, co też nie jest dobre dla tutaj utrzymywania właściwego ciśnienia w kabinie. OK, before start engines, zróbmy sobie tutaj jeszcze test przeciwpożarowy na APU. Tak, tu widzimy też, że mamy checklistę do wykonania. I engine 1, i engine 2. Jest OK, wszystko się podświetla. Dobrze. Dajemy sobie test parking brake. Przepustnica na idle, OK. Ciśnienie tutaj mamy już ustawione właściwe, OK. Światło zapiąć pasy jest włączone, tak samo non smoking. External power unit nie był włączany, więc jest OK, jest włączony. Wszystkie drzwi zamknięte, są drzwi zamknięte. No ja to nawet nie otwierałem ich, nie bawiłem się w otwieranie. Ale OK. Tak, usunięte są spod kół tutaj wszystkie rzeczy. OK. Tutaj wiem, że jest usunięte, bo nie włączałem tego. Dobra. I beacon lights on. Tak, będziemy włączać silniki. I tutaj jeszcze dajmy sobie request engine start. Sierra Papa Romeo Oscar Mike Tower, startup approved, departure runway 26QNH 1005 hectopascal or 29.69 inches of mercury, report when ready to taxi. Dobrze, zareportujemy jak będziemy gotowi do taxi, a teraz pushback, czyli dajemy sobie pushback, podłączamy się tutaj. Tu jeszcze oczywiście ważne jest, żeby tak, musimy wyłączyć parking brake i wyłączamy antypoślizgi. Dajmy tu sobie road i ja tu sobie wskażę, jak ma nas tutaj wypychać. No i start.
No i teraz Engine Mode Selector na Ignition jest. I Engine Master pierwszy na on. Obserwujemy tu pracę silników. N2 się rozkręca. Przy około tutaj chyba 22%. Tak, mamy ignition. Poszedł zapłon i silnik wystartował. I N1 się rozkręca. I drugi silnik. Odpalamy. N2 się rozkręca. Tak, to już nas wypchnęło. I N2 uruchomiona. Tutaj możemy już dać... Aha, zaciągnijmy najpierw hamulec. I tutaj pushback disconnect. Dziękujemy i anti-skid włączamy z powrotem na on. No i tutaj silnik się ustabilizowuje, ok. Musimy jeszcze trochę poczekać, niech się ustabilizuje. Dobrze, jest ok. No i teraz engine mode selector normal. Jest normal. Możemy wyłączyć APU bleed, jak i samo APU. I spoilery uzbrajamy. Uzbrojone. Ster kierunku na 0, ok. Trymer ustawiamy tak, jak sobie podaliśmy tutaj w performance. Jest up 0,0, więc tu na tej stronie jest 0,0, więc trymer jest ustawiony prawidłowo. Klapy ustawiamy tak jak do startu, czyli u nas 2. To jest to samo, co też ustawiliśmy sobie tutaj. 2. Engine anti-ice ja tutaj stosuję. Są on, ok. Jeżeli chodzi o wings, to na skrzydłach nie będę stosował. I tutaj statusy ICAM jest normal. Tak, to jest ten ekran. Jeszcze raz, tak co do drzwi się upewniamy, że jest wszystko zamknięte. OK. Jesteśmy gotowi do kołowania, więc zgłośmy to do ATC. Dobrze, możemy kołować i zatrzymać się oczywiście przed pasem. Także najpierw włączamy sobie tutaj światła nosowe w pozycję taxi. Parking brake off. Tutaj zaczniemy już się powoli, tak, już tutaj nam samolot kołuje, mimo że nie użyłem nawet przepustnicy. Tu dajemy na maksa autobrejki i dajemy takeoff config test. Tutaj wciskamy ten przycisk. No, ok, jest. Tu jest wszystko już na zielono, nie ma na niebiesko co musimy zrobić, więc jest wszystko wykonane. Transponder też możemy dać teraz pozycję set, czyli tutaj OK. Testujemy hamulce. Dobrze, zahamowałem.
Tutaj już mamy wschód słońca powoli. Tu jeszcze wciskamy wszystko na zarządzane przez autopilota. Stawmy sobie nas poziom lotu 27 tysięcy. OK. Jest nasza linia oczekiwania, ale musimy tam jeszcze sobie podjechać. Tutaj jest dosyć istotne, żeby podjechać w sumie dosyć blisko, żeby tam ten Griffin ATC załapał, że jesteśmy. Parking brake. Dobra. Tak, tutaj jest nasz próg pasa 26. Dobrze, dajmy sobie teraz ready for departure. OK. Tak, zawsze dostajemy, że trzeba poczekać. Tak, i taki urok Griffina, a za chwilę wieża sama się odezwie, że powinniśmy dostać pozwolenie na start. No i właśnie dostajemy pozwolenie na start. Clear for takeoff, OK. Zwalniamy postojowy. Dobrze, to jeszcze sobie podejrzyjmy koła, jeżeli temperatury są wysokie, ale są nawet na minusie, więc nie trzeba je chłodzić. Dobra. No i tutaj odbijamy w prawo. Tu się ustawię na końcu pasa. No to jeszcze oczywiście światła, powinniśmy włączyć światła lądowania. Stroby auto, ten runway i tutaj też nosowe na takeoff. OK, tu sobie nawrócę. Tak, dostaliśmy ponaglenie, żeby startować albo, że tak powiem, spadać z lotniska, z pasa. Dobrze, i tu jeszcze sobie dajmy transponder na tryb tutaj antykolizyjny z innymi samolotami. Upewniamy się jeszcze, że mamy tak, selektor normal, transponder na TARA, OK. Antyskid jest on, tak, jest on. No i światło mamy powłączane i będziemy startować, czyli przepustnica na toga. Dobrze, brejki zwolnione i startujemy.
Dobra, jest flex. Tu mamy potwierdzenie, że jest flex. Akurat chyba mamy piękny wschód słońca. Dobrze, poderwał nas nawet wcześniej niż zakładałem. Podwozie schowane, ok. Tak, schowane. Przepustnica na CL. Tutaj. No, raju. Dobra. Tu mi mówi na 4500, żebym wchodził, ale chyba się tego nie posłucham, bo to jest dosyć górzyście. Im szybciej się podniosę, tym lepiej. Dobrze, tu zaraz powinniśmy wykonać zakręt w lewo, a tu mamy górę w lewo, górę w prawo. Tak, a ja mam 4500 trzymać. Mhm. Mam nadzieję, że się tu nie rozbije. Będę wykręcał w lewo, bo już powinien wykręcać. Co ten autopilot robi? Wykręca w prawo, a nie w lewo. O, o, niedobrze. Dobrze, ciśnienie standardowe. Tu już możemy włączyć, bo 6500 minąłem. Okej, chyba tą górę przelecę nad nią, mam nadzieję. Tu spoilery możemy rozbroić. Podwozie w górze. O nie, ta góra jest jeszcze. Ale powinno się udać. Mam 10 tysięcy, ok. Powinno się udać. No tutaj nie poleciliśmy zgodnie z procedurą. Samolot, autopilot odbił mi w prawo zamiast w lewo. No ale udało się te góry ominąć. Ja nie wiem, jak ja tu miałem utrzymywać 4500 wedle kontroli lotów. Wedle w sumie Griffina na pewno bym skończył rozbijając się o górę. Dobrze, mam pozwolenie na przelot w tej strefie, w której jestem, więc jest wszystko dobrze. Tak, przepustnica na CL, czyli na climb, zbijanie. Jest ok. Teraz tak, no slides możemy dać na off. Tak samo runway lights na off. Anti-icy utrzymam te silniki jeszcze.
Jest, tak, standardowe ciśnienie, ok. Tu już mamy 10 tysięcy, mamy spokojnie, więc możemy też wyłączyć światła lądowania i możemy powiedzieć ludziom, że mogą odpiąć pasy. I mamy piękny wschód słońca. Za nami jeszcze czarno. I wyrównujemy na 21 tysiącach. Jest prawie 21 tysięcy. Tu coś znowu dziwnego się rysuje, widzę na tym navigation display, tak, jakiś tu niepotrzebny zakręt się dodał. Przecież mogę od razu tędy lecieć. Wcześniej jak przeglądałem plan lotu, chyba tego nie było, nie widziałem czegoś takiego, więc tak, coś tu się dziwnie rysuje. Lecimy. A na Kogol lecimy, także no tutaj jakieś dziwne zakręty wykonał trochę, ale tam coś było nie tak z rysowaniem tej trasy jeszcze. Ale tu już chyba będzie wszystko w porządku. To jest jakiś bug z tym planem, znowuż, tak. Powinien się zmienić ten widok. A tu mamy ciągle ark. W sumie to się nie przywitałem też z ludźmi i tak dalej. Można to sobie wykonać tutaj. Welcome, kapitan. Nic nie słychać. Gdzie ten dźwięk? Tutaj. O. A nie, to jest ten sam. To jest chyba ten sam dźwięk, co silniki. Także tutaj możemy sobie na przykład wezwać, gdzie to było, a tutaj calls, możemy sobie wezwać na przykład stewardessę, żeby nam podała coś do jedzenia. Tu też to słabo było słychać. Tak.
Tutaj szum silników zagłusza wszystko niestety. Dobrze, zobaczmy sobie tutaj ten ekran, przejdźmy sobie tutaj przez te układy. Tu mamy paliwo. Wygląda ok, nawet nie jest zbyt zimno w zbiornikach, mimo tej ujemnej temperatury. Wysokość kabiny 5471. Ok, układ bit wygląda ok. Tu widzimy, że pobieranie z HP powietrza jest niepotrzebne. Wystarczy IP. Ilość zużytego paliwa 1270 z 1260 prawy. Ilość oleju ok. Ciśnienie oleju ok. Tu nie mamy temperatur i wibracji. Brak danych. Powinny tu być też dane. Dobrze, APU jest wyłączony, więc jest ok. Temperatura wszędzie jest 24 stopnie, także ok. Jak na zimowe warunki mają bardzo ciepło. Temperatura tutaj hamulców bardzo zimna, minus 24. I tutaj wszystko jest ok. Dobrze, dajmy clear. Tutaj co do Griffina, tak, ja tu już wleciałem w inną przestrzeń powietrzną, niestety nie dostałem też informacji, że powinienem się przełączyć na inną częstotliwość. Tutaj widzimy właśnie na niebiesko, że jesteśmy w jakiej przestrzeni powietrznej. Tak, CTR jest od Control Zone, czyli tak, taka strefa po prostu kontrolowana. Tutaj mamy informację, na jaką częstotliwość powinniśmy się przełączyć, żeby właśnie uzyskać pozwolenie na wlot do tej przestrzeni, więc się przełączymy na 123.70. 123 i tutaj 70. I tu możemy dać request CTR. Tak, i teraz zamiast inside jesteśmy approved, czyli tak, dostaliśmy pozwolenie. Chociaż znowu się teraz zmieniło. Powinien teraz się przełączyć na 118.70. Dajmy sobie to, bo tu będziemy bliżej. Tak, i znowu prosimy o przelot w tej przestrzeni powietrznej. I znowu jesteśmy approved. Tak, o tu mamy informację COM1, czyli nasze radio COM1, na jaką częstotliwość jest dostosowane. Dobrze, to już jest na tyle jasno, że ja te lampki powyłączam wszystkie. A niby czemu mam zniżać? Włączymy jeszcze sobie ruch lotniczy.
Nie, nie będę zniżał, nie wiem czemu mam zniżać. Ja ustaliłem wysokość 2001, znaczy 2.10. O! Teraz mam się zbijać na niżej niż jestem teraz. Dobrze, tu mamy 50 jeszcze prawie mil morskich do kolejnego punktu. No jak to tam wygląda bardziej? Okej, jeszcze troszkę mamy punktów na trasie. Powoli się zbliżamy tutaj do naszego stara, do podejścia do lądowania na Warszawę. München, Franz Josef Strauss Brown. This is F1423. Position 322, the information Yankee. IFR to Paris Charles de Gaulle. Request start up. Tu sobie zupełnie jeszcze stronę. Tak, performance i faza. Approach. No tutaj pogoda jest zawsze taka sama, więc w zasadzie mogę to zrobić od razu, ale powinniśmy to robić dolatując do lotniska docelowego. Oczywiście tutaj informacje z naszego metara możemy pobrać. Czyli tak, często nie częstotliwość, tylko ciśnienie barometryczne. 1000 hektopaskali, więc wpisujemy 1000.
temperatura minus 10. Wiatr, kierunek 290, łamane na siła wiatru, czy prędkość wiatru 10. I mamy naszą prędkość approach. Aha. Jestem na 2000, na 27000. Ale my się tu powoli zbliżamy do Warszawy. Chociaż jeszcze kawałek lotu przed nami. Tu mamy pewne ograniczenia, które trzeba będzie dobrze zadbać. Pierwsze jest takie, że powinniśmy być minimum 19 tysięcy stóp. W tej chwili jestem 21 tysięcy, więc minimum spełniam. Prędkość 280 węzłów. No ja mam troszkę większą, więc trzeba będzie zwolnić. Ale to przejmiemy tutaj sobie ręcznie i będziemy tą prędkością tu ręcznie manewrować. Ale to jeszcze trochę, mamy 100 mil morskich. Też mi się teren nie wczytuje, ma jakieś opóźnienia, widać księżyc, o, teraz został przysłonięty dopiero, bo mi się pewnie teren ziemi wczytał. Też są takie mankamenty przy wczytywaniu ziemi. No ja też lecę dwa razy szybciej na przyspieszonym czasie, więc to też pewnie ma znaczenie, że ten teren, o, znowu jest księżyc, no nie nadąża się wczytywać przy moim tempie tutaj przylotu pewnie. A może też powinienem zwiększyć tutaj, jak mamy dostosuj poziom szczegółów. No i tak to sobie zwiększyłem na, mam ile, 100 tysięcy metrów. Także i tak ten sobie suwaczek zwiększyłem, żeby ten teren mi się renderował w dalszych odległościach, ale może trzeba to jeszcze bardziej przesunąć. Ale na razie to sobie zostawiam. Chociaż nie wydaje mi się, to nie nadąża mi po prostu wczytywanie. Ten teren, taki zasięg to powinno być widoczne 100 tysięcy metrów, dosyć daleko. Nawet z tej wysokości, gdzie jestem, 21 tysięcy stóp. Dobrze, jeszcze trochę, 23 mile morskie i będziemy w punkcie Xalur.
Okej, jeżeli chodzi o paliwo, całkiem sporo jeszcze mamy zapasu. No i osiągnęliśmy Ksaur. I lecimy na Agawa. Tutaj mamy tak, constrainta, ograniczenie 19 tysięcy stóp. Dobra, dajmy tu już zbliżenie większe. I 280 prędkość. Ja lecę trochę no, powyżej. Odciśnijmy to sobie, dajmy 280. Zejdę też już sobie niżej. Rozpoczniemy troszkę procedurę już chyba zniżania powoli. Także damy tutaj zapiąć pasy. Anti-ice wyłączę. Tu już mogę zejść na 17 tysięcy. I tak też zrobię. I wciskamy środkowe myszy, żeby autopilot wykonał 17 tysięcy. Tu będę miał prędkość 250. Więc nastawmy sobie taką, chociaż nie wiem, czy teraz da radę, bo zniża i chyba nie da rady, nie będzie mógł zmniejszyć prędkości za bardzo, chociaż udaje mu się to, dobra. Ale no wraca, o kurczę. No tragedia trochę, ale dobra. Za szybko leciałem, po prostu nie wyrobił w zakręcie samolot. Dobrze, mamy ograniczenie 250. Jestem na 17 tysiącach. Tutaj mamy ograniczenie, musimy być 10 tysięcy i wyżej, więc w sumie mógłbym zejść teraz już na 10 sobie tysięcy. Więc sobie zejdźmy na 10 tysięcy. OK, jeszcze tutaj środkowy myszy, żeby potwierdzić. No i tu będziemy musieli zredukować też prędkość później do 220. Na razie jest OK, 250, mam 250 i będzie 220. Tutaj też przebijamy się przez chmury.
Okej, okay, widać ląd. Widać ziemię. Okej. Tak, zbliżamy się do tego punktu Insects i do następnego musimy zbić prędkość do 220, więc zróbmy to teraz. Jest 220. Tutaj musimy być od 3000 wzwyż w kolejnym ograniczeniu, jeżeli chodzi o wysokość, 3000 stóp. Więc w sumie mógłbym zacząć zniżać na te 3000. Może troszkę więcej, 3200 sobie dajmy. No i niech nam zniża. Połączmy się tutaj z Warszawą. Tak, już mamy, że jesteśmy w strefie tutaj Warszawy. 118. 30. Poprośmy tutaj najpierw o... A już mi się Radom włączył. O, a już o Kęcie. Dobrze. No i dajmy request ILS. Dobrze, tu już mamy ciśnienie lokalne. Możemy też włączyć światła, bo zeszliśmy poniżej 10000 stóp. Tutaj też je włączymy. Ok. Tak, także dostaliśmy instrukcję, że możemy tutaj podchodzić na ILS 33. Tutaj dostałem wysokość 3700. No, ale ja sobie zostawię tą wysokość, co mam. Już jestem na niej, 3200, ok. Dobrze, włączymy sobie jeszcze tutaj landing system LS, żeby nam się tu pokazywała ścieżka na localizer i glide slope. Ok. Ok, czyli lotnisko jest tu po lewej stronie. Ach, ta kamera, co się tu dzieje? Chyba już je minąłem. Ale i tak widoczność jest ograniczona, że za bardzo go nie widać.
No i tu sobie jeszcze nawrócimy i będziemy już podchodzili do lądowania. Dam prędkość zarządzalną, zobaczmy jaką on to będzie otrzymywał. No nie, nie, on tutaj bardzo mocno przyspieszył. A my mamy lecieć 220 maksimum. Ok, zaraz będzie nawrocik. I nawracamy. Dam już prędkość lotu normalną. W sumie lotniska tutaj nie widać przy tej widoczności, ale gdzieś tam jest. Widzimy to na mapie. Tak, tu jest lotnisko EPWA-33. Dalej mamy odejście na po nieudanym tutaj go around, tak, na odejście na drugi krok. No i podchodzimy na final. On już mi tu chyba powinien no, jeszcze mnie redukuje prędkości, a to ciekawe. No, widocznie jeszcze jest kawałek, bo nawet nie mamy lokalizera jeszcze pokazanego na ILS-ie. Zobaczmy na mapie tej, jak to wygląda tutaj. Tak, dopiero się tutaj zbliżamy. Jeszcze tutaj odbiję w lewo. I będziemy na kursie na pas. Pojawił się w sumie lokalizer, więc możemy dać tutaj utrzymywanie teraz lokalizera na pas. Jeszcze nie ma glide slope, ale za chwilę powinien się pojawić.
Powinna być możliwość aktywowania fazy approach, ale coś się nie pokazuje. No nic. Jest nasz glide slope. Zaznaczmy sobie teraz tutaj approach. Dobrze, teraz zbija prędkość i zgłośmy się do ATC, że jesteśmy ustabilizowani na ILS-ie. Tu już widać próg pasa. Ok, clear to land. Klapy na razie na dwójkę. Spoilery uzbrojone. Autobrake średnie. Tutaj światła chyba już powłączałem. Tak, nose i runway włączone. I podchodzimy. Tak, widzimy wiatr bardziej z lewej strony wieje, dlatego tak tutaj jest przede mną próg pasa. Lecimy trochę tak, no, krabem. Dobrze, klapy dalej na trzecie. I na czwarte. I podwozie w dół. Tak, podwozie w dole. Spoilers uzbrojone, klapy czwórka. Autobrake jest ustawiony. Światło lądowania są. OK, wszystko wygląda dobrze. OK, hamujemy. Dobrze, wyhamowaliśmy. Możemy tutaj hamulce zdjąć. Klapy w górę.
klapy podniesione. I zjeżdżamy tutaj na drogę kołowania. Tu się przełączmy na taksi. Światła lądowania możemy wyłączyć. Runway również. I stroboskopy też na off. Transponder może iść w standby. Ok. Tu przekraczamy próg pasa. Ok, flapsy podniosłem, spoilery też. Landing system można wyłączyć. Możemy rozkręcić APU. I możemy sprawdzić temperaturę kół. Czy nie trzeba ich schłodzić, ale nie trzeba. Jakby było tak ze 150, nie, nawet więcej, 300 stopni, to wtedy można włączyć wentylację do chłodzenia kół, ale jest zima, jest dosyć, tutaj temperatura kół jest, czy też hamulców, jest dosyć niska. Dobrze, ja tu sobie skręcę w prawo tu do gate'a. No i dobrze, jesteśmy. Hamulec postojowy włączony. APU jest włączone. Więc wyłączamy silnik pierwszy, drugi. Światła beacon możemy wyłączyć. Nose lights też na off, jest off. Mogą ludziki wyjść. Pompy paliwa na off. No i różne tutaj eksternale możemy sobie, jak chcemy, powłączać klocki pod koła. Zewnętrzne schodki. Pasaże, znaczy bagaże, catering truck. Możemy sobie tutaj wypuścić ludzi, bagaże, catering. Możemy włączyć teraz external power, a to oznacza, że możemy wyłączyć IPU. I wyłączamy też adirsy. Ok. I radyjko off. No i okay, w sumie jesteśmy tutaj już poparkowani i możemy wypuścić ludzi i kończyć nasz lot. Także tak wyglądał przelot z Innsbrucka do Warszawy.
w scenerii zimowej, w też zimowej pogodzie. Także dzięki za oglądanie i cześć Wam.